Cześć wszystkim! Znowu Ponio 7. Ściąg tyranny. Tak, will do. Dobra. W każdym razie. Fatebinder, you look like you need to talk. Ta. Niekoniecznie to chciałem kliknąć, ale już możemy pogadać. Może porozmawiamy później. Póki co chciałem mu zwiększyć celność, ponieważ on ma strasznie słabą celność, tylko 29 za broń jednoręczną. Porównajcie do celności zwrotki. 70. Nawet ja mam 34 celności. Więc słabo, Barik, słabo. Więc myślę, że dam mu jeden punkt do finezji. Potem się zastanowię nad zwiększeniem mocy i wytrzymałości. Okej. Okay. Tak, zapisz. Dodatkowo ma dodatkowy talent. Mściciel oraz strażnik. Wystosuj drwinę, drwiące zaproszenie prowokując wrogów do ataku na Barika. No to jest spoko. No, co tutaj mamy? Zwarcił bronią jedną i dwuręczną. Otrzymane szansa na zatokanie przeciwników, kiedy nawiązują oni z tobą walkę. Potężny Barik budzi grozę publicznych przeciwników, którzy tracą część stanowczości. Okej. Okay. Tutaj mamy taunt. I co byśmy mieli później? Znaczą sobie premię do szybkości po użyciu szczęgnaliśmy polski czas. Czy takował podwójnie swoimi zwykłymi ciosami? Okej, to również byłoby fajne. Możliwe barwikami na wywiązanie walki z dodatkowym przeciwnikiem, to również byłoby fajne. Walczy defensywnie, zyskując premię do pancerza. Tak, nie słuchajcie tego. Okej, to byłoby fajne, ale dodatkowy taunt też byłby fajny. Tym bardziej, że później dostaniemy dodatkową liczbę przeciwników. A z moich doświadczeń z pilarsami dodatkowa liczba przeciwników zwarciu się przydaje. Więc użyjmy tego. Zresztą Barik i tak będzie naszym tankiem. Jak nie trudno się domyśleć. Dobra. Wyjdźmy może z obozu. Tak, mamy już odprodukowaną tą chową przeprawę. Ale myślę, że zanim spróbujemy tam pójść i wykonać tą bitwę, zejdziemy do Szkarłatnego Chóru i zobaczymy, co oni będą nam dali. Jakie one dadzą mi nam zadania. A poza tym mam jedno zadanie do wykonania w chowej przeprawie, żeby znaleźć to żelazo oraz jeszcze tutaj, żeby znaleźć tych kruszycieli. I myślę, że tym się zajmiemy przed pójściem na chową przeprawę. Więc na razie pójdźmy do Szkarłatnego, do obozu Szkarłatnego Chóru. Okej, okay. Tutaj nie mogę najwyraźniej. Yes. A... No to... Czy tu jeszcze mogę się przejść? Chyba nie. Chyba nie. No to dobra, no to wynosimy się. I do obozu. Tak. Zasadzka! Droga blokuje ci niewielki oddział gwardii wędrzańskiej. Nie możesz iść dalej, dopóki się z nimi nie uporasz. Fajnie. Chcieliśmy przetestować nasze nowe zdolności, więc będzie okazja. Okej, mała cutscenka. O, będzie rozmowa. That's far enough, Fatebinder. Z pobliskiej skały dobiega cię kobiecy głos. Pod jego luźnego stroju podróżnego przebłyskują niebieskawo-zielone wzory wymalowane na ciele. Okej. Okay. To tradycyjne znaki rozpoznawcze Szkoły Pływów. Według stanowiciela większość magów z tej szkoły uciekła przed nadejściem hegemona. Okej. Okay. A ubiór przyozdobny jest wezwami marynarskiego sznura. Po jej obu stronach stawiają wojownicy z gołdem gwardii wędryjeńskiej. Kobieta opiera się o wymyśloną zakończoną ostrzem laskę, która pulsuje magiczną energię. Do ramienia doczepiony jest kawałek niebieskiego płótna. Okej. Okay. A my z rolejności i bojaźni. Chyba pora, żeby zapracować na bojaźni u tej grupy. In accordance with ancient customs north and south, I offer and request a delay of blade. There are matters we must discuss without fear of reprisal. Okej, okay, co możemy powiedzieć? Zgodnie z pradawnym zwyczajem, znanym na północy i południu, zobowiązują się przestrzegać zawieszenia broni.
As is our custom, we are ready to kill to defend our lands. But we kill only in fair battle. We don't slay our prisoners. We know this isn't Kairos's way, but we must have hope. Yeah. A few of my kin have gone missing, and though they may have perished, I have to inquire on the off chance they still live. If Captain Tarkus Deimos still lives, we would negotiate for his release. Okej. To ci, ten, którego sami skazaliśmy na śmierć. Tarkus Deimos nie żyje. I see. That is as I feared, but thank you for telling me all the same. I prefer closure to wishful thinking. Ta. If I may make one more inquiry. What of Palox Tyrell? Did he survive? Ty rzadko dać się do postaci miła do niezliczonych tubylców, których napotkałeś. Jesteś prawie pewien, że pytał na wojownika z Gwardii Wendriańskiej, który wziął Dartusa w zakładnika w ruinach obrzeznych. Wojownik ten nie przeżył potyczki. Palox Tyrell nie żyje. Powoli kiwa głową, przez dłuższą chwilę nic nie mówiąc. My apologies, Fatebinder. I had a terrible feeling this errand was in vain from the start. Tak. I była. Nauczcie się na tym. I had no expectations that our friends could be saved, as I'm sure the time for swapping prisoners is long gone. But at least I know of what became of them. That'll have to be enough. Mam do ciebie parę pytań. We shouldn't be socializing with oathbreakers. Tak sądzisz? I will entertain them as best I can. After all, understanding is the only hope we have. What is it you wish to know? Dlaczego opieracie się Kairosowi? Co takiego chcecie przed nim uchronić? I grew up without my knee bent to Kairos. And if I'm going to bow to someone, let it be another Tearsman. We've ruled ourselves just fine for centuries, so we'll give our lives so that our sons and daughters might rule themselves. Zobaczmy, co my tu mamy. Młodsze krainy nieustannie między sobą walczyły. To niby było lepsze niż ład Kairosa? Albo tylko wasze kobiety są w Teresach rzeczywiście wolne. Dlaczego zwalczacie równość wprowadzoną przez Kairosa? Może weźmy pierwszą opcję. You make conflict sound like a bad thing. Yes, the younger realm saw frequent battles, but it was never this wholesale slaughter like we've seen of late. No Tearsman ever cast an edict on the soil, or forced prisoners to kill each other, or butchered beastmen tribes. Tylko wasze kobiety są w Teresach rzeczywiście wolne. Dlaczego zwalczacie równość prowadzoną przez Kairosa? There's freedom, then there's trusting idiots with power. Give a man a million marauders, he'll lose sleep worrying over his neighbor's thousand. I prefer my realms ruled by the braver sex. For centuries we've left the lands to the women and the seas to the men. And we did plenty fine until Kairos came around. Yeah, okay. Dlaczego sądzisz, że w ogóle macie szansę? Oh, we don't. Those who believed Kairos could be stopped all died years ago, in the first wave of fighting. It's not about the hope of victory. It's about the hope of inspiring others. It is very likely we will fall here in Vendrian's Well. But perhaps others will arise elsewhere. Okej, pozwól, że zapytam o coś innego. W jaki sposób pokonaliście garnizon? I would joke that the voices of Narat left the gate unlatched. But dozens of warriors lost their lives taking the citadel. There is no secret to it. We simply attacked with speed and certainty at a time when the Archons were elsewhere in the Tears. The Scarlet Chorus had a rout, and what few disfavored soldiers were present made an impressive showing, but they were surrounded and overwhelmed once the chorus fled. To dowodzi waszym powstaniem. Listen to you, thinking just like the Overlord wants you to think. There always has to be a person in charge or things don't make sense. Well, we don't answer to anyone. We are each of us sons and daughters of the Tears and take this task upon ourselves freely. But Captain Tarkus Ari, former Falksman of Queen Vendrian Alanta, is the voice we trust when we seek unanimity. Nasze największe zaufanie cieszy się kapitan Tarkus Ari, dawna kosynierka. Okej, gdzie musieli ją zabić? W takim razie zakładam, że Tarkus Ari i Tarkus Deimos są spokrewnieni. Yes.
Deimos was Ari's brother. We were certain he was dead, but the captain takes family seriously, so I volunteered to find some answers. And now here we are. W przeszłości dochodziło do wymiany jeńców? That is our way, Binder. Here in the south, only thugs and bandits kill prisoners. The younger realms may be guilty of constant fighting, but we never slay each other when the battle's long over. We're not about to change that now. Yeah. As a rule, Kairos's forces haven't been keen on swapping prisoners. But I know our disfavored prisoners aren't prisoners anymore. I just assumed they were swapped for some of our own. Okay, to wszystko. Fair enough. But now a question for you. Yeah. The Edict. I can feel its magic coursing through the air. Everyone can. But those of us enlightened to the currents of magic feel it most. The wording of the Edict. What was it? Czy chcemy powiedzieć, czy nie? Z jednej strony to jest duża informacja taktyczna, ale z drugiej strony ona sama już nam powiedziała, że oni nie mają nie mają żadnych szans na zwycięstwo, więc tylko walczą, żeby zginąć, więc im to w sumie pewnie nie zależy. Chociaż czy wszystkim? Więc jeżeli powiemy im, że i tak wszyscy zginą za 8 dni, więc oni będą mogli wiedzieć, że należy się bardziej zacięcie bronić przez te 8 dni i wszyscy napastnicy zginą, więc chyba nie chcemy jej mówić takiej informacji. Aha. To informacja tylko dla wojowników Kairosa. So you will not say. I expected as much. Can it be worse than endless storms or fire pouring from the earth? Not that you'd answer that either. I've another question for you, if you will entertain it. Okay. Are we really standing here and chatting with Oathbreakers? It's hard to watch, like cuddling a goat you're going to kill for dinner. Zadaj swoje pytanie, Eb. When I was young, my parents told me the tears were special, and the Overlord's edicts and armies could never touch us. Seems I've been told a hefty sum of lies. So answer this honestly for me, please. Is it true that Tunon's fate binders can smell truth from falsehood? Czy to prawda, że stanowiciele losu Tunona potrafią wyważyć prawdę spośród kłamstw? Pewnie w takim razie nas okłamała, żeby nas sprawdzić, więc nie ma sensu jej kłamać. Nie, to nieprawda. Thanks for that. I could see why you'd want to foster the mystique all the same. The School of Tides would always tell commoners we didn't know how to summon drinkable water. Once they find out, you can't eat in peace. Yeah. And Kairos's edicts. I have heard the sages speak at length that some of the edicts elsewhere in the world have been broken. How is this? Okej, okay, możemy opcję z wiedzą użyć, więc pewnie tego użyjemy. Różnie bywa, w zależności od brzemienia edyktu. Jeżeli Kairos umieści w nim warunek zezwalający na jego zakończenie, można taki warunek spełnić. Ah, so some edicts are forever. The rest are as long as Kairos has in mind. Needless to say, Kairos's magic is unlike anything we've seen in any Archon. Yeah. And one more mildly self-indulgent question, but I simply must know. Kairos, male or female? Okay. Hegemon jest ojcem i matką. To pytanie jest nieistotne. Fine, fine. I've heard that answer before. Sorry I asked. Yeah. You'll forgive, I hope, the questions. The Overlord and his Archons used to be things of legend. Now they're everyday maladies, and I'm eager to separate the truth from the lies I've been told by House and Guild. Damn. In accordance to our most ancient customs, let us depart in honorable accord. May peace find you, Fatebinder. Damn. Obiecaliśmy jej odejść, więc niech odejdzie z pokoju. No i dobra. Right. O, jest tutaj coś ukrytego do zebrania, więc bierzmy wszystko. Zobaczmy, czy coś jeszcze jest. Jest. No, nie tylko stary dostrzegasz, albo widoczny zarys ręki żołnierza, ofiar poprzedniej bitwy w tej okolicy. Okej, okay. Spoko. Okej, okay. O, coś ukrytego znaleźć. Tylko kolejny
jakąś rzecz usuwa losowy niekorzystny efekt. Lance. Czy coś jeszcze znajdziemy? Jak ona w ogóle zeszła z tego urwiska? Zaskoczyła? Wygląda na to, że tak. Dobra, idźmy dalej. Do obozu. Tak. Okej, jesteśmy na miejscu. Mamy coś tu ciekawego? Coś tutaj coś się dzieje. Ciekawe, że swoich palują własnych. Ale się temu przyjrzymy. Czekajcie chwilę. Okej, dobra. Aktom z lojalnością zwrotki nadal jest na drugim poziomie, na trzecim poziomie, więc nadal mamy tę drugą zdolność. Okej, dobra. Jeszcze jeden krok, a przebije ci stopę do ziemi. Cicha kosa. To dowodzi wszystkiego, na przykład tego, czy nadajesz się do przywodzenia tej gromadzie smarkaczy. Członkowie bandy stoją za nim w pozycji bojowej z obnażoną bronią. Nie słyszałaś o edykcie? To co robisz to czysta głupota. Powinniśmy zachować siły na walkę z wrogiem. On ma rację, jeżeli szybko nie zdobędziemy sali wyniesienia, edykt zabije nas wszystkich. Dopóki piąte oko nie zarządzi zbiórki, nie mamy nic do roboty. Mamy więc szansę załatwić sprawę, zanim zrobi się gorąco. Okej, a co tu się dzieje? Nic, panie stanowicielu. Zdaje się, że kapitan Bentwau uchyla się od wyzwania. Uważa, że nadaje się do przewodzenia bandzie tylko dlatego, że kiedyś dowodził statkiem. Więc wyzywam go na pojedynek. Moi zadajmy go wojownicy powinni słuchać się mnie, a nie jakiegoś świeżaka. Kapitan Bentwau był twoim ojcem. Nie musisz dodać kapitanie. Jeżeli musimy udowodnić swoją siłę, zrobimy to z radością, ale wiedz, że okaże ci obciąć dłonie i stopy, a resztę zatrzymam sobie na własny użytek. Kapitan Bentwau. Robimy zakłady. Przydało mi się parę pierścieni. Uwielbiam krwawie właśnie. Okej. To nierozsądne. Przestańcie natychmiast. Słucham? Takie mamy zwyczaje, stanowicielu. Nie masz prawa, by nas zatrzymywać. Nie robimy krzywdy nikomu spoza chóru. Nie wiem, kim jesteście, ale nie potrzebujemy twojej pomocy. Myślę, że sami świetnie sobie poradzimy. W takim razie nie ma po co tego przeciągnąć. Okej. Potężni gardło. Okej. Wasze sprzeczki odbijają się negatywnie na naszych działaniach wojennych, zatem wpływają one na ludzi spoza chóru. Wszystko jest wrogość, wszystko jest przychylność. To no. Okej. Dobra. Tak jak robiłem to podczas podboju. Będziemy trzymać ich na krótkiej smyczy. Okej, właśnie, dostaliśmy przychylność do Tunona. Chyba nic wcześniej takiego nie dostaliśmy. Przychylność Archont Tunon. Okej, tutaj mamy również przychylności. Tak, głosy Nerata wbił nam jeden poziom wrogości. Zdenerwony twoimi aroganckimi słowami, czynami, tak. Okej. Twój rozsądek i prawość ucieszymy, to nada. Okej, spoko. On it. Idziemy. Dalej jest już terytorium chóru, a ty mi nie wyglądasz na kogoś z poboru. Jesteś pewien, że znajdujesz się we właściwym miejscu? Głupcze, jestem Janusz Tracz, stanowiciel losu Tunona. Przybywam tu, by pomóc wam zgnieść wiarołomców. Wiesz co, właściwie to chyba coś słyszałem, że mam się spotkać, że mam się spodziewać gości, ale ty jesteś tak cholernie brzydki, że nie możesz być tym, kogo czekam. Dlaczego więc miałabym cię wpuścić? A przede wszystkim, co robi tu ta góra złomu?
Okej. Okay. Nie mam atletyki. Wygląda na to, że duża atletyka pomaga w rozmawianiu z tą bandą wieśniaków. Dobra. To jest przymierzeniec i moja straż. Nie radzę robić z jego obecności problemu. Dobrze, możesz wejść. Furia zresztą i tak wypatroszy cię, jeżeli będziesz sprawiać kłopoty. Okej. Okay. No już wrogość... Jeszcze nie nabiliśmy pierwszego poziomu wrogości? Ale przychylność nam chyba spadła. Czy coś. Dobra. W każdym razie... Nie zależy mi na ich przychylności. O, patrzcie! Jacyś więźniowie. Zaraz pogadamy z nimi. O, jest piąte oko. Chyba mieliśmy się nim zająć. Leży tutaj świecący od magicznej energii zwój. Okej. Okay. Znano nowy rdzeń zaklęcia. Sigil iluzji. Okej. Okay. Co robi sigil iluzji? Widmowe rozmawianie. Rozmazanie. Cel sprzymierzeńczy. Odbicie drażnień plus 30%. Odbicie trafień plus 30%. Okej. Okay. Krycie pod zamazanie iluzją. Trniejące trafienie. Okej, okay, to się może przydać. Czy możemy to zmienić? Zwonnicza otchłań. A właśnie jak z tym, czy możemy to... Dobra, ma tylko jeden. Okej, okay, dobra. To co robi zwonnicza otchłań? Przywołanie iluzji bezdennej otchłani pod stopami celu przekonuje go, że spada w czeluść. Przeciwnik zostaje powalony, dopóki nie zorientuje się, że padł ofiarą iluzji. Okej, okay, czyli przypadłość powalenie przez 4 sekundy. To jest sporo. Obrażenia 4-6 podstawowe. Okej. Okay. Wygląda na to, że dostaliśmy zdolność kontroli iluzji. Możemy to również wzmocnić. Chociaż to tylko dodaje do obrażenia bazowych. No dobra, czemu by nie? Wiecie co, wyrzucimy może ten zimny uścisk w takim razie. I spróbujemy tego użyć. Ciekawe co pozwala nam zwiększyć liczbę zaklęć. Nie musieli się tego dowiedzieć. Dobra. Tak, spróbujemy tego użyć. Zobaczymy jak to wyjdzie. Brzmi ciekawie, powalenie zawsze się przydaje w walce. Mhm. Dobra, i piąte oko, z tobą mieliśmy pogadać. Oto stanowiciel Tunona. Młodzieńczy i piskliwy głos piątego oka przyprawia cię o ból zębów i zświeżbieni w palcach. Dopiero co skończyliśmy zabawę z więźniami, ale nie ma się co martwić i zaraz zajmiemy się następną grupą. Piąte oko nosi wykonane ze spiżu czerwone symbole karmezynowych włóczni. Przywołuje cię gestem dłoni odzianej w zakrwawioną rękawiczkę. Najpierw obwieszczasz edykt i skazujesz nas wszystkich na śmierć, a teraz przychodzisz tutaj, by nam pomóc? Hmm. Zakładam, że szykujecie wojowników do bitwy. Wiarołomcy zebrali się w Cytadeli pod wieżą górską, ale wiemy, że nie jest to ich jedyna kryjówka. Biorąc pod uwagę ich taktykę, druga grupa zapewne obozuje na obrzeżach doliny. Jeżeli się nimi nie zajmiemy, zatokują nas od tyłu, jak tylko przekroczymy rzekę. Okej, okay, fajnie wiedzieć. Aha. Mając taką przewagę liczebną, pozwalać nieprzyjacielom swobodnie poruszać się po dolinie? Albo... Skardzeni sądzą, że nie sposób utrzymać waszą hordę w ryzach i że wielu z was dołączy do kwartii. Okej, okay, to później spróbujemy. Spróbuj najpierw dwójkę. Jestem urażony. Możesz krytykować moje maniery lub dojrzałość, ale nie sugeruj, że siedzę bezczynnie, kiedy można przelać krew. Uporaliśmy się już z niezliczonymi wiarołomcami, ale jedna grupa pozostaje na wolności, pomimo naszych starań. Oddział kapitana Peloxa. Uparcie nas unika lub morduje nasze bandy. Czyli potrzebujesz pomocy z wiarołomcami? Staromodna rzeź zawsze jest wydajnym rozwiązaniem, ale w tym wypadku mądrzej będzie pozostawić ich przy życiu i dodać ich siłę do naszej. Ostatnia grupa zwiadowców przyprowadziła nowych jeńców. Jedna ze schwytanych twierdzi, że możesz nas zaprowadzić do drugiego obozu Gwardii Wędryńskiej, aczkolwiek w jej głosie pobrzmiewała zdrada. Przyda mi się twoja pomoc przy przesłuchaniu owej w Reliach Kel.
Może zdołasz wyciągnąć z niej więcej przydatnych informacji niż płaczu i krzyków? Więcej przydatnych informacji niż płaczu i krzyków. No to... Tak, nie umiem odmianów. Jeżeli dowiemy się, gdzie można zasadzić się na wiarołomców, być może uda się schwytać ich kapitana i przekonać go do stopienia do chmuru. Do chóru. Mhm. A dlaczego nie poprosisz Archonta tajemnic? Myślę, że potrafi wyciągnąć informacje z każdego. Nie będę mówił głosom Nerata, co ma robić, ani nie zamierzam kwestionować motywów jego działania. Archont jest zajęty planowaniem ostatecznego zniszczenia wyrąbców i nie wolno mu przeszkadzać. Wiem, że Archont czasami przesłuchuje osobiście, ale zawsze tylko przywódców, magów i inne wartościowe postaci. Zawsze wyobrażam sobie, że takie przesłuchanie jest dość trudne dla Nerata. Może nawet wyczerpujące. Dobra. Czy na tym etapie podatkowych poborowych coś zmieni? Chyba lepiej będzie ich po prostu zabić. Ale taki mamy zwyczaj. Dajemy szansę na odkupienie tym, którzy nas skrzywdzili. Poza tym nie interesują mnie zwyczajni poborowi, a raczej ich dowódca, kapitan Pelox Florian, to jeden z najznamienitszych wojowników Gwardii Wędreńskiej. Odebranie im go i dołączenie do naszych oddziałów będzie dla Gwardii podwójnym ciosem. Okej, dobra, no to ma sens. Porozmawiajmy z więźniem. Spotkamy się na miejscu, czeka przy pozostałych chińcach. Okej, tu jest Beriah Kel. Right. Zobaczymy. Co będziemy musieli zrobić? Chórzysto, pozwól stanowicielowi porozmawiać z naszą zdobyczą. W porządku. Proszę, niech mnie ktoś wysłucha. Chcę się pokłonić przed głosami Nerata. Myślałem, że chór każdemu daje szansę na odkupienie. Ta tutaj twierdziła wcześniej, że zna położenie obozu Gwardii Wędriańskiej, ale nie jest wobec nas całkowicie szczera. Mówiłam już temu czemuś, chcę gwarancji, że przeżyje i że zostanę członkinią chóru w randze kapitana. Wtedy będę mówić. W przeciwnym wypadku zabiją mnie tylko... Jak tylko powiem wszystko, co wiem. Byłam głupia dołączając do Gwardii Wędriańskiej, teraz będę mądrzejsza, zachowam swoją kartę przetargową. Dlaczego mam uwierzyć słowom wiarołomcy? Nie mam na to dobrej odpowiedzi. Kiedy dołączałem do Gwardii Wędriańskiej, przyjąłem też ich złamaną przysięgę. Czy nigdy nie zdarzyło ci się wesprzeć niemądrej sprawy, a później tego żałować? Teraz poddaję się szczerze i chętnie pokłonię się głosom Nerata, aby to udowodnić. Twierdzisz, że gotowa jesteś wyrzec się własnego ludu i służyć czkarłatnemu chórowi? Skąd ta nagła zmiana? Bo chcę już żyć, a nie trzeba być archontem jasnowidzenia, aby wiedzieć, że młodsze krainy są skończone. Teraz terasy mogą być silne tylko dzięki Kerosowi, a ja wolę stanąć po stronie archontów, niż zostać przez nich zabitą. Dobra, powiedz mi co wiesz, a dopilnuję, by cię wypuszczono. Słyszałem, że chór poszukuje kapitana Floriana i jego oddziału. Mogę was do nich zaprowadzić, ale musicie mnie wypuścić. Okej, spróbujmy przebiegłości. Kłamiesz! Może powiesz mi, co naprawdę wiesz, a ja zobaczę, czy mogę cię uratować. Cóż, ja, wiesz... Nie wiem, gdzie dokładnie jest reszta mojego oddziału, ale widziałam, to znaczy mogę powiedzieć... Przeszukajcie tego tam, tego wysokiego z ciemnymi włosami, bez połowy twarzy. Sprawdźcie jego lewy but. W naszym oddziale to był piśmienny i miał rozkazy. Piąte oko pstryka palcami, a dwóch chórzystów natychmiast ściąga but poległemu gwardziście. Z cholewki wyciągają swój pergaminu i wręczają piątemu oku, który rozwija go i czyta. Bzdury, słowa bez ładu i składu. Powiedziała, że ma informacja, dała nam śmieci. Zabić tę wiedźmę za marnowanie naszego czasu. Czy chcemy pomagać? Dlaczego piąte oko tak łatwo chce ją zabić? Wcześniej się upierał, żeby... Okej.
Wiecie co, nie będę. Nie będę przeprotestował. Chcę ją zabić, niech zabijają. Nie tnij zbyt głęboko. Niech zdąży pożałować, że ze mną igrała. Szkarłatna furia podcina gardło Beriach. Przywiązana do pala wędriańska gwardziska rzuca się przez kilka chwil, a nim w końcu wydaje się siebie ostatnie tchnienie. Wciąż nie wiemy, gdzie szukać wiarołomców, a też zaszyfrowane bzdury nam nie pomogły. Obiecała nam pomóc, a dała tylko bełkot. Sorry to interrupt, but I highly doubt it's gibberish. More likely it's one of the local scripts. Lantry. Okej, okay, wygląda na to, że to będzie nasz nowy kompan, ponieważ jest opcja lojalności dla niego. Ciekawie gada. Głosz należy do innego więźnia, spytanego obok Beriach. Starszego mężczyzny z piórami i kałamarzami i dwojami pergaminu, które zwykle można znaleźć w posiadaniu medców ze szkoły inkaustu i pióra. Policzki, skronie i uszy ma usmarowane inkaustem. Jego odzienie wygląda na przypalone, a spod niego wyzierają poznaczone bliznami od oparzeń ramiona. Mężczyzna jest wychudzony i przywiązany do pala, ale uśmiecha się promiennie. Kim jesteś? I'm Sage Lantry, one of the hired quills that was coordinating missives between the Vendrian guard captains. They aren't paying me anymore and aren't coming to my rescue. So I'll decipher that parchment for you. That's what smart prisoners do, right? Make themselves useful? Możesz to odczytać? Let me see. I can't... Trzymasz pergamin przed związanym mędrcem, który rozbieganym wzrokiem przygląda się pismu. Czyta słowo po raz drugi, kiwając w milczeniu głową. I don't know exactly what it says, but I'm half certain that's Sage Selwyn's handwriting. I'm sure I could decipher that in a few hours' time. Don't need my hands free, but I think better when not tied to a post. I know, I'm weird that way. Tak, spoko. Paru godzin? Albo możesz je przeczytać, albo nie. Na co komu mędrzec, który nie zna liter? Usłyszałem tyle, ile mi trzeba. Czas się z nim trochę zabawić. Nie zaszkodzi dać mu parę godzin. Obwieściłeś edykt, więc nie muszę ci mówić, że czas działa na naszą niekorzyść. Ten głupi staruch próbuje grać na zwłokę. Głosom Nerata nie spodoba się, że zmarnowałeś źródło informacji o wrogu. To prawda, wobec tego nie zmarnujmy go. Jego osąd posłuży nam jako źródło znakomitej rozrywki. Fatebinder, I beseech you, be my advocate for this trial. I'm no fool, I know the chorus uses blood, not words, to settle these matters. But you are a servant of the Archon of Justice, are you not? Tak. Natychmiast wypuśćcie więźnia, biorę go pod swoją pieczę. Po moim trupie! Kiedyś odmówiłeś nam tego prawa podczas niedolnego ataku na Cytadel Pergaminu. Ani ty, ani mędrzec nie opuścicie tego obozu, póki nie zapewnicie mi rozrywki. Tak. Słyszeliście, bracia i siostry? Przed nami próba walki. Mędrzec zostaje puszczony wolno i niemal upada, kiedy próbuje przejść parę kroków. Ociera następny płot i brud z czoła, po czym podchodzi do ciebie, uśmiecha się nerwowo. Cały obóz drży od rycznych kryków i tupania setek stóp. Członkowie hordy zaczynają krążyć wokół ciebie, wyciągając broń i wydając z siebie radosne krzyki. Gdyby tak się nakręcali przed walką z wrogiem, to wojna dawno by już się skończyła. Zanurzcie pieśń zgromadzenia, niech wojownicy wiedzą, że wkrótce zacznie się dzisiejsza rozrywka. Za frajer. Trzeba będzie go rozwalić szybko. Bracia i siostry, kto spośród was dysponuje największą siłą? Kto spośród was pomoże oddzielić słabych od mocnych? Okej. Wygląda fair. 4 na 4. Wszyscy strony są na miejscu. Niech rozpocznie się osąd wiarołomcy. Dobra. Muszę zmienić formację. Wow! Ten skryba ma już trzeci poziom. Więc się pewnie przyda w takim razie. A, się cofam.
Co możemy użyć? Uderzenie piorunem. Co jeszcze ma? Odnowienie. Pancerz przebity przez ataki. Jeden. Latry przywracają oręż i pancerz drużyny do idealnego stanu. Zwiększone obrażenia zadawane oręże. Ochrona zapewniona przez pancerze. Okej. Okay. Więcej dotyk. Dotyk tykana. I ma również przyśpiesz. Latry działa szybko, uzdrawia stanowiciela. Nie. Ej, ty miałeś się cofnąć. Okej, okay, dobra, teraz jestem już w walce, więc teraz się nie mogę cofnąć. Ale mogę użyć tego taunta. Szczęki żelaza, jak już tutaj podejdę. Ta. Mogę już też użyć tego postać zajęta. Okej, okay, mocno oberwała, nie wiem dokładnie czym. To jeszcze tego nie potrzebujemy. Dobra. Jedno rzucimy dotyk tytana na Barika, a ja potem rzucę na zwrotkę. Dobra. Ty masz to swoje nadzianie. Okej, rzućmy ognistą kulę. Dobra. To mnie uwolniło. Zwrotka rzuciła się na niego. Fajnie, ten uciekł. To zwrotka może się nim zająć. Rzuciłem to blisko, to kule czy nie? O nie. Tak, to muszę rzucić na kogoś, ok? Rzućmy na tą, co ucieka. Dobra. Rzućmy to odnowienie w takim razie. Czy to jest... na własną potyczkę? Tak. Znaczy, to jest zwykły czar. Dobra? Masz rzucić te swoje zdolności. Rzuciłeś kulę ognia? Nie. No to rzuć. Dobra. Ty pomóż. Rzuć tego. Ładnie. Okej, okay. Ona dostała rany. Okej, okay. Co to za dokładnie rana? Krwotok? Dobra. Użyjmy tego powalenia. Możemy użyć tego uzdrawiającego dotyku. O, padła ona. Ciekawe. Aha. Tak, walka jest dużo szybsza niż w Pillarsach. Okej. Okay. W takim razie... mogę powalić jego. Ty może Barik zajmie się tą. My się już zajmiemy tutaj. Dobra. Teraz mogę ją zamrozić, chociaż to może trzeba poczekać. Teraz może przywalić się z mojego skilla. Fajnie. Teraz ją mogę zabrać. Dobra. Znowu mogę rzucić na Barika tą pozycję. Uderzenie piorunem. Okej. Dobra. No i w sumie generalnie wszystko idzie okej. Poprzez prawowity rozlew krwi poznaliśmy właściwą odpowiedź. Niestety wygląda na to, że mędrzec jest godzien opuścić nasz obóz żywy. Głosy narata... Zgodnie ze zwyczajem stawianym przez głosy narata jesteś wolny, starcze. Możesz przechwalać się wnukom, jak to podpadłeś chórowi, ale uszedłeś z życiem.
Dobra. Chór ma dosyć krwawą definicję osądu. A co możesz... Co może osąd oznaczać? Kłamstwo opowiadające po fakcie? Nie gniewaj się, stanowicielu. Dostałeś, czego chciałeś. Kiedy przyjdziemy błagać cię o pomoc w twoim sądzie, będziemy działać po twojemu. Myślałem, że szczeznę przywiązany do tego słupa. Daj mi ten pergamin, z pewnością go odczytam. Okej. Zwrotka została jakąś ranę, zaraz się z tym zobaczymy. Dobra, spora część pergaminu była podniszczona, ale udało mi się odczytać ważne fragmenty tekstu. Liścik wspomina o miejscu spotkaniu na zachód od pokrzywy. Więc stary mężczyzna jednak nie zapomniał języka w gębie. Chciałem cię prosić, żebyś ruszył przodem i spróbował przekonać kapitana Floriana do poddania się chórowi. Na widok bandy chóru od razu zaatakują, ale może będą traktować się, jeśli to ciebie zobaczą. Za to okolicy proponują iść tam teraz. Pokażę ci drogę. Chcę się jak najszybciej znaleźć z dala od sumrodu takiego obozu. Proponujesz, że pójdziesz ze mną? Dlaczego? Bo inaczej co? Mam tu siedzieć z tymi niepiśmiennymi bydlakami? Mój dawny gabinet pochłonęła rzeka ognia, a rodziny, które by się za mną tęskniła, nie mam. Poza tym wolę spisywać żywot stanowiciela, który dwa razy obwieścił edykt hegemona. Byłbym głupcem, gdybym pozwolił komuś innemu pisać twoją historię. Coś się nie zgadza. Jesteś dość waleczny jak na starego uczonego. Teraz chcesz się przyłączyć do tej ekspedycji? Spotkałem merców zaciekłych, jak zatwardziali dowódcy band. Zagrywają z ramolanych skrybów, ale niech cię to nie zmyli. Mądrze robisz, okazując nieufność w tak młodym wieku, ale nie trzymam z wiarołomcami, jeżeli do tego pijesz. Pracowałem dla nich pod przymusem, ale za nimi nie przepadam. Nie złożę przysięgi chórowi, a wzgardzeni mnie nie przyjmą, mimo to uważam się za wasala Imperium Hegemona. Odkąd jestem matrycem, ćwiczyłem się w samoobronie. Nie spędzamy całego czasu na oprawianiu ksiąg i szkicowaniu fauny, ale jedynie większość. Od stuleci toczymy cichą wojnę ze Szkołą Pływów i Szkołą Szalonego Gniewu. Nie da się podróżować tyle co ja, bez znajomości spiżowego tańca. A to twoje pióro ze sztyletem to tylko zdoba? No wiesz, mędrcy zawsze mają pióro pod ręką, więc nie wyróżnia się z otoczenia na pierwszy rzut oka. Zwyczajowe określenie to lotka z ostrzem. Ale kto by tego pilnował? Chcesz spisywać moją kronikę? Ależ oczywiście! Jeśli nawet płonąca księżnica nigdy nie zostanie odbudowana, nasza praca nad spisaniem dziejów i wydarzeń nie musi się kończyć. A ty jesteś godnym uwagi graczem w tej wojnie. Żaden inny żyjący stanowiciel nie otrzymał chyba dwukrotnie zaszczytu obwieszczenia. Dobrze, skoro jesteś taki chętny, to chodź ze mną. Znakomicie! Nie rozczarujesz się. Dobra. Wiem, że mogę wydać się stary i słaby, ale mam lekki chłód i wiem, jak nie dać się zabić. Naprawdę nie będę cię spowalniał. Prowadź i powiedz, jak mogę ci się przydać. To już wszystko tutaj? Zbieramy się do pokrzywej. Jeśli twój nowy pupilek nie będzie się po drodze zachowywał, może mogę mu przyciąć uszy. Tak, spoko. Coś jeszcze tutaj mam załatwić? Nie wiem. Dobra, zobaczymy w następnym odcinku. W tym obozie jest chyba mniej rzeczy do zrobienia niż u wzgardzonych. Dobra, dostaliśmy nowe miejsce. Tak, to jest pokrzywowa głusza. I przy okazji będziemy blisko północnej polany, więc zajmiemy się tymi dwoma sprawami, a później zajmiemy się przeprawą przez echową przeprawę. Okej, póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!